przechodzimy do druku numer 542. Referuje go radny Marek Sikora. W pełni rozszerzenia strefy własnego parkowania o ulicy Królu Jadwigi Emaus od Foszcza do Kościuszki. Wnioskuje się o rozszerzenie strefy własnego parkowania o ulicy Królu Jadwigi oraz Emaus od Alei Foszcza do ulicy Kościuszki. Paragraf drugi uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Pominięcie ulic Królu Jadwigi oraz Emaus na odcinku od Foszcza do Kościuszki będzie skutkowało pogorszenie się i tak trudnej sytuacji z miejscami parkingowymi dla mieszkańców przedmiotowych ulic. Szanowni Państwo, zanim to ja tylko chciałem przypomnieć Państwu, że myśmy taką uchwałę podejmowali podczas obradowania nad uchwałą w ogóle o strefie płatnego parkowania i dokładnie taką lokalizację naszej strefy wyznaczyliśmy. Następnie w wyniku wielu rozmów pośród radnych miejskich, jak i jednostki miejskiej ZIKIT ustalono, że strefa wyląduje na Rudawie, a potem w wyniku kolejnych rozmów z panią dyrektor, jeszcze wtedy dyrektor Niedziałkowską, uznaliśmy, że należy wyłączyć ze strefy parking na Fosza, stąd ta granica zatrzymała się na ulicy Kasztelańskiej. Ja zostałem upoważniony przez zarząd, aby złożyć wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do komisji i celem tego odesłania według zarządu jest to, żebyśmy poczekali na wprowadzenie strefy, która ma być od 1 lutego, zaobserwowali przez kilka miesięcy, co się dzieje tak naprawdę w otoczeniu strefy i ewentualnie następnie powrócili do tego projektu przy końcu naszej kadencji. Tak czy inaczej, Szanowni Państwo, pamiętajcie, że Rada Miasta nie zajmie się już w tej kadencji, bo rozmawiałem z Przewodniczącym Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa i z kilkoma radnymi. Na pewno nie będą zajmować się już rozszerzaniem ponownym strefy w tej kadencji. Taki wniosek formalny składam w imieniu zarządu. Głos za wnioskiem formalnym. Głos przeciw. Zgłaszam się do głosu przed zgłoszeniem wniosku formalnego, czyli jestem na liście mówców, czyli mam prawo do zabezpieczenia. Dobrze, panie Krzysztofie, zaraz panu udzielę głos. Głos przeciw, rozumiem. Jest. To jest mój też głos. I proszę bardzo, pan radny Kwaciek. Myślę, że nie trzeba czekać na wprowadzenie strefy, żeby mieć pojęcie, co wprowadzenie strefy będzie oznaczało dla tamtego rejonu. To jest ulica położona tuż przy pętli tramwajowej, czyli idealne miejsce do przesiadki. Też bardzo blisko, prawda, można z tamtego rejonu dojść do różnych miejsc, które są celem osób przyjeżdżających na Półśrednie Wynieckie. Dużo ludzi będzie chciało wtępić pieniądze i zostawić samochód na Królowej Jadwigi na tym odcinku. I to po prostu spowoduje kompletny paraliż tej możliwości parkowania przez mieszkańców w tym miejscu. Ciężko sobie... Zresztą wszędzie tak było na ulicach, tam gdzie była granica strefy i jeżeli... Pamiętajmy to, że to jest część, prawda, jednolitej zabudowy, no to się mimo że niby udawa jest tą granicą, no, ale tworzenie granicy tak naprawdę w ramach jednego obszaru zabudowy, a to jest część jednego obszaru zabudowy, to jest po prostu moim zdaniem bardzo dziwny pomysł i uważam się, że tutaj Rada Miasta popełniła naprawdę duży błąd, wyznaczając tak tą granicę. A wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy ten nasz głos przyniesie jakiś efekt, warto spróbować podnieść ten problem, bo to jest ten średni argument, że małe są szanse, no ale co z tego, że są małe szanse, no próbujmy naprawdę zmienić tą sytuację. Szanowni Państwo, nie było zgłoszone do dyskusji przed wnioskiem. Wniosek formalny o wysłanie do komisji. Celem jest poczekanie kilku miesięcy po wprowadzeniu strefy po 1 lutym i następnie, jeżeli uznamy, że faktycznie pogorszyła się sytuacja, zarząd ma taki zamysł, aby pozostawić taką uchwałę na koniec kadencji, która zostanie dla następnej Rady Miasta do realizacji. Jeżeli teraz ją podejmiemy, wprost mówiąc, nie zostanie zrealizowana, następna kadencja nawet nie będzie pamiętała, że taka uchwała tu została podjęta.
Tak czy inaczej, wniosek formalny złożyłem. Kto z Państwa jest za wnioskiem formalnym o odesłaniem tego projektu uchwały do komisji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Szanowni Państwo, projekt uchwały został odesłany do komisji.